There's a particular shape. Ostatni raz wożę na was to gówno. Spokojnie, już nie będziesz musiał. Więcej gówna niż nam potrzeba. To dobrze. Zajcew nie chce więcej wysyłać swych ludzi do tych poligonów w Kazachstanie. Wiemy, że nasza armia wycofując się zostawiła tam masę sprzętu i nawet parę nieodpalonych bomb. Ale ryzyko jest za duże. Promieniowanie. Po wejściu do tych tuneli prawie zaczęliśmy świecić. Nie chcę umrzeć na białaczkach. Narzeka, że mu rozwalam sprzęt. Witaj. Co się tu sprowadza? Co się stało? No, mam dwie złe wiadomości. Ukradli nasze plany i beczkę z lutami. Kurde, który to już raz? Bo nie. James, musisz natychmiast udać się do Rosji. M ma dla ciebie zadanie. Na płycie masz szczegółowe wytyczne. Dobra. Idziemy. Okay. Не дри морды. Мне не раз пострелили. Я знал же, что Васильев нас сдразит. Блять проклятая. Я знаю, что будет тренировал на силовне. Там го убейте собаку. Слышалем же агент британского вывяду приезжает здесь. Убейте его тоже! Ах! Убейте собаку проклятую! Но! Я жду! До свидания! Что за черт?
Уходим!
кто это, блядь? Все, пошли, хорошо. Джеймс, а что ты делаешь в Москве? Да, честь, Константин. Здравствуй. А что тебе тут провоза? Что тем разом? Скрадли на певне тайные документы. Мели застать сконсультованы с науковцем в Петербурге и нигде там не питали. А как это документы? Я ничего не знаю. Планы новые огоньки до потиску футом. Дровня дрова? Звичай, справа есть поважна. Jedyną poszlaką jest ten człowiek, Helmut von Schnitzer, były niemiecki oficer, oficjalnie zabity podczas operacji Pustynna Burza. Ale jak widać żyje i ma się dobrze. I pracuje dla tego, kto da więcej, da? Chcę, żebyś go dla mnie znalazł. Użyj swoich koneksji. Mm-hmm. Wiemy, że jest tutaj, w Rosji. Wiemy też, że to on wykradwany. Musimy gotować, zanim sytuacja zamknie się pod kontrolą. Mm-hmm. Zobaczę, co da się zrobić. I jeszcze jedno. Ta rozmowa nigdy nie miała miejsca, a mnie tu nigdy nie było. Tak, znam to. No cóż, ja muszę już iść, mam kogoś spotkać. No bądź, posmotry na ludzi. Załatwić? Nie, jest dla nas niegroźny. Czy nie możesz bardziej rzucać się w oczy? Thank you.
wszystko. Porozmawiam. No malczyki, wy potem pójdziecie, a ja już na nim będę sobie tu dzieła się nożkę, хорошо? A no ty? A dla was nie muszę, dziewoczki. Wsio, wy jeszcze nie zarobotali. Gdzie, хорошо? Tak. Chroniesz, my pójdziemy tu. Masz ty 100 tysięcy baksów i iść po górę nożkę, albo niego jakiś garnitur kup sobie. James! Zdravstwuj! Napijesz się czegoś? Tak, martini, wstrząśnięte, nie mieszane już. Nie ma sprawy, daj mu trochę wódki, ty. No siadajcie, pożałsta. Siadajcie, siadajcie. Jest dobrze. Dobry, było 15 lat, kiedy ją... Zamknij tam swoją mordę, ty! Ej, puścił! Zamknij mordę! Przyszedłem porozmawiać, Konstantin. Tak? A o czym porozmawiać? Nie mogę. Stary przyjacielu, o czym? O tym, co Adama widziała z motorowni. Co? Co
Coś tu dla mnie nie pasuje, tu jakaś historia zmyślona chyba przez ciebie. Nie wiem, wiecie coś chłopaki o tym? Przypomnij sobie dobrze, nie było. Lotnia? Jakaś lotnia? My to ostatnio chyba... Gajlotnia! Nas nie było przecież w kraju. Toż myśmy wyjeżdżali, nie przypominam sobie, James. A tą panią to pierwszy raz widzę. Prekrasna żeńszczyna. Pierwszy raz widzę. Zastanów się dobrze, Konstantin. Ej, malczyki! U niego gun tam w ręku. Powoli, powoli, troszeczkę powoli. Pogadamy. Zabili cię nadali, James. Nie, sam się nadałem. Tak wiesz, że zdążę cię szybciej wstrzelić. Zdaję sobie sprawę, że przy jednym próbie w losu. No, pasmotry mówić. Chłopaki, bierzcie go. Co on tutaj, kurwa? Dawać go, dawać. No, James? Kto będzie pierwszy? No, James? Bo jest większy mój, wiesz? Uważaj, przyjacielu, kto pierwszy może strzelić, nie wiadomo. O, cholera! Co? O, cholera. Tak? Renato! Umieraj! Ej, co wy? To pacjełka! Jąk waszu mać! Faktycznie, gość był tu zamieszany po uszy. Do jego rozkazy wykonywał szczyciel. Nie ma co czekać, według moich danych, montaż rakiety może się odbywać w dawnej siłości rakietą. I wiem, gdzie to jest. Czego on myślał za łatwo? Cicho bądź! Głupi jesteś i się nie znasz. On wie lepiej. Patrz, on przestrzeliwuje mu opony, a my wtedy skakujemy. Aha. Конец вам пришел!
tego niebałga kończym. Ale mam wątpliwości co do naszej misji. Właściwie tu widzimy. Mówiłeś, że i tak generał posłał tą rakietę. A wiesz, daj spokój. Pady pilują jakieś neonaziści. Wszystko jest do dupy. Taki to jest cały interes. Wszystko się sypie. Wiecie, nie martw. To są moi ludzie. Wszystko będzie w porządku. Tak. Odpowiada do swoich ludzi, którzy się nawet mnie nie słuchają. Zdajesz sobie sprawę, Bond, że ja ci z tego łatwiej ustrzelę. Chyba, że tu nie jestem sam. Thank you.
robisz? Widzisz się, skierowany do wszystkich wizerowych agentów. Idź podnieś jego kołoszynkowe, ja go tu zapakuję. Cholery pilnujesz moich interesów. Co, szefie? A ty spokój.